Jak donosi, dobry tydzień, Grażyna Torbicka w końcu odechnęła z ulgą. Gwiazda telewizji i jej mąż Adam Torbicki od siedmiu lat żyli w dużej niepewności. W końcu jednak wszystko się unormowało, a małżonkowie z nadzieją patrzą w przyszłość. Oto wszystkie szczegóły. Grażyna Torbicka i jej mąż Adam Torbicki od kilku lat ciągle z tyłu głowy mieli jedno zdrowie Krystyny Loski. Słynna spikerka TVP 7 lat temu przeszła zawał, a ukochana córka drżała o jej życie. Grażyna Torbicka i Krystyna Loska najgorsze już za nimi. Od tamtego czasu dziennikarka i słynny lekarz trzymają rękę na pulsie, bo seniorka wymaga szczególnej troski. Mama została poddana telekardiologii, to bardzo nowoczesny i niezwykle przydatny sposób rehabilitacji osób po zawale serca, zdradziła Grażyna. Na szczęście pani Krystyna jest zdyscyplinowaną pacjentką i skrupulatnie przestrzega wszelkich zaleceń. Ma też możliwość korzystania z wszelkich nowinek. Wyniki badań, które co dzień wykonuje w domu, są od razu przesyłane do szpitala. A skoro personel medyczny wszystko monitoruje, to obie panie mogą spać spokojnie. Grażynę i jej mamy łączy wyjątkowa wieś, o czym zresztą zapewniła sama loska. Grażyna torbicka, najważniejsza jest dla niej rodzina. Uważam, że nikt nie zastąpi dziecku mamy. Grażynka z mlekiem mamy wysłała predyspozycje do pracy w telewizji i chociaż próbowała się przed tym bronić, w końcu pokochała szklany ekran, opowiadała dumna z córki ikona TVP. Ich relacje jeszcze bardziej się zacieśniły, gdy odszedł Henryk Loska, ukochany mąż i ojciec. Trudne rzeczy, jakie spotkały mnie wcześniej, kosztowały mnie dużo zdrowia, wymagały więcej siły. Tej siły mi w końcu zabrakło. Teraz staram się przyjmować wszystko z uśmiechem i wspominać tylko to, co dobre, a nie przykre i smutne. Uczę się dystansu do kłopotów życia codziennego, opowiada dziś pani Krystyna. W komentarzu dodam, iż życzymy pani Krystynie zdrowia i samych radosnych dni. Dziękuję, że jesteś z nami, do usłyszenia w kolejnym materiale.